Gdy rok temu Dana White ogłaszał walkę Johna Jonesa ze Stipem Jociciem, można było silić się na pewne zakrzywianie rzeczywistości i dopatrywanie się w takim pojedynku jakiegoś sensu sportowego, może bardziej medialnego. Okej, okay. wtedy John Jones był prawowitym, niekwestionowanym mistrzem, niby nadal nim jest, ale tylko niby, e, natomiast nie mieliśmy wtedy jeszcze tymczasowego mistrza. Rzecz jednak w tym, że po tym, gdy John Jones został zmuszony z powodu kontuzji do wycofania się z walki ze Steveem Joczyszem, która miała odbyć się w listopadzie zeszłego roku w Nowym Jorku, a na tymczasowym tronie rozsiadł się Tom Aspinall, demolując ekspresowo, w bardzo niesprzyjających okolicznościach i bez obozu przygotowawczego Sergia Pawłowicza, otóż wtedy sens zestawienia, powrotu do zestawienia pojedynku Johna Jonesa ze Steveem Joczyszem zniknął. Tylko Dana White uparcie tkwił na stanowisku, wedle którego to zestawienie ma uzasadnienie. Cały świat chce to obejrzeć. Najlepszy zawodnik w historii kontra najlepszy ciężki w historii. I powiem szczerze, że właśnie przed tym starciem Toma Aspinala rewanżowym z Curtisem Blaisem na UFC 304 liczyłem na to, że Brytyjczyk rozprawi się z Amerykaninem w sposób tak dosadny, że zniknie jakiekolwiek zapotrzebowanie na zestawienie starcia Johna Jonesa ze Steepem Mierczyciem. I przyznam szczerze, że chyba Tom Aspinall swoją robotę wykonał. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce teraz oglądać starcia Johna Jonesa ze Steepem Mierczyciem. A może okej, okay, może są tutaj jacyś fani jednego lub drugiego, który, którzy chcieliby obejrzeć takie starcie legend, ale, ale położenie Prawowitego pasa mistrzowskiego wagi ciężkiej na szali takiego pojedynku, to jest absolutna farsa. Nie ma tutaj żadnej elementarnej sportowej przyzwoitości, a i kwestionuje tę medialną. Bo jak mówię, pojawia się coraz więcej głosów, wedle których to starcie nie ma teraz sensu. No bo nie oszukujmy się, nie ma. Jasny Gwincy, pewnie oczywiście ma 53 lata, nie był widziany w OKTAGONIE od 7 lat, nie pokonał nikogo. Dobra, przesadzam. Ma na karku 42 lata, chyba może 3, nie jestem pewien. Może jeden. W każdym razie od 3 lat, ponad 3 lat, nie był widziany w akcji. Został znokautowany przez Francisa Nganu. W glorii zwycięzcy. Nie był natomiast widziany od lat 4 i w swoim, w swoim sportowym CV nie ma na koncie żadnego zwycięstwa nad zawodnikiem, który wojowałby jeszcze w oktagonie UFC. A zatem, no to jest zawodnik zdecydowanie na ostatniej prostej. To starcie naprawdę nie ma sensu. Jasny gwint Dana White. Idź po rozum do głowy. Nikt z tego nie chce oglądać. Ok, możemy to obejrzeć, ale przekażmy prawowity pas Tomowi Aspinalowi, skoro John Jones wściekle miga się aby nie wejść do oktagonu stołem a spinalem, niech odda mu ten pas i niech toczą tę swoją walkę legend. Nie mam wtedy nic przeciwko, ale aby utrzymać jakieś tutaj elementarność przyzwoitą pod kątem e, właśnie sportowym, w tych aspektach sportowych UFC, to należałoby pozbawić tego Johna Jonesa pasa mistrzowskiego i wtedy okej, okay, wojuj, bądź się z kim chcesz, a jeżeli nie, to jest tutaj prawowity mistrz, Prawowity, znaczy tymczasowy, formalnie tymczasowy, ale nie oszukujmy się, to jest najlepszy ciężki, bezwzględnie e, na świecie. Zatem jest Tomasz Pinal, który jest tymczasowym, formalnie mistrzem, demoluje każdego przeciwnika i jak psu Buda należy mu się starcie o pas prawowity. John Jones oczywiście zaszył się taktycznie e, gdzieś w swoich rejonach, nie napisał jeszcze ani słowa na temat potyczki. Curtisa Bladesa z Tomem Aspinalem. Przypomnę, że opowiadał na Platformie X w drodze do tego pojedynku, że w pierwszym starciu, które trwało chyba 14 czy 15 sekund, Tom Pinal dostawał srogie lanie od Kertisa Bladesa. Rzecz jednak w tym, że jeżeli przyjrzymy się uważnie tej pierwszej walce, to dostrzeżemy bez problemu, że tak naprawdę z tych ciosów, które wyprowadził Curtis Blades, prawie żaden, może jeden lub dwa maksymalnie, i to były raczej obcierki, nie doszedł do celu. Wizualnie wydaje się w normalnym tempie, gdy oglądaliśmy tę walkę, że rzeczywiście, zanim kasował Brytyjczy kilka uderzeń, ale, ale powtórki, zwolnione tempo, dowodzą, że tak wcale nie było. Wbrew temu, co tutaj opowiadał John Jones, który zresztą otwarcie faworyzował Curtisa Bladesa i to Amerykaninowi kibicował. Tymczasem starcie to okazało się grą do jednej bramki tejże amerykańskiej. Owszem, było odrobinę niechlujne, o czym mówił sam Tom Aspinall podczas konferencji prasowej. Po gali. A w wyłapał kilka lewych prostych, kilka konkretnie dwa lewe proste, i wyłapał też kontrujący lewy sierpowy w tej szarży na początku pojedynku. Ale uchylił się też bardzo dobrze przed innymi czasami ze strony Kertisa Bladesa, sam potraktował go mocnymi uderzeniami i trafił przede wszystkim tym w kombinacji 1-2, bardzo mocnym lewym prostym, takim kolizyjnym, bo wtedy szedł właśnie na kolizję z Kertisem Bladesem, poprawił prawym ten prawy, też doszedł celu. Wiem, że niektóre powtórki mogą sugerować, że nie doszedł celu, ale zaufajcie mi. Obejrzałem to klatka po klatce i naprawdę delikatnie zahaczył tutaj o głowę, tym prawym e, Tom Aspinall, o głowę Curtisa Bladesa. Następnie dopadł do niego z kanonadą uderzeń. Curtis Blades nie bronił się w sposób szczególnie inteligentny. Odwracał się w pewnym momencie, wylądował twarzą czy też czołem e, na deskach oktagonu, wydaje mi się że sędzia miał jak najbardziej prawo żeby to przerwać chociaż owszem w momencie gdy przerywał wydawało się też że Amerykanin próbuje się podnosić na kolana ale zanim już tyle uderzeń że nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do przerwania tego pojedynku a zatem Tomasz Pinal po raz pierwszy obronił tymczasowy pas mistrzowski kategorii ciężkiej odniósł to zwycięstwo w ledwie minutę jego styl walki jest naprawdę imponujący jego poruszanie się jak na zawodnika kategorii ciężkiej, to jest absolutny majstersztyk. Sprężystość w jego e, nogach jest niebywała. Piekielnie szybkie ręce, precyzyjne, bardzo ciężkie. Potrafi skrócić w milisekundę dystans, doskakując czasami. Oczywiście jego stójkowa gra, póki co, w oktagonie nie jest szczególnie skomplikowana. To jest przede wszystkim kombinacja 1-2. Tyle, że robi to wszystko tak niebywale szybko, jest tak niebywale precyzyjny, tak dynamicznie skraca dystans, tak kapitalnie przygotowuje sobie tę kombinację, tę kombinację w zasadzie 1-2, że póki co nie znalazł się żaden zawodnik, który byłby w stanie go powstrzymać. Wydaje mi się, i o tym mówi Tomasz Pinal, że jego gra stójkowa jest znacznie bogatsza, że jego w ogóle gra MMA jest znacznie wszechstronniejsza, ale póki co nikt nie zmusił go do tego, aby Tomasz Pinal sięgnął, sięgnął po jakiekolwiek rezerwy w swoim bitewnym stylu. A zatem 1-2 cały czas przynosi mu mnóstwo sukcesów. Jak mówiłem, John Jones, póki co głosu nie zabrał, Dana White, uchylający wiecznie nieba Bonesowi, też był teraz odrobinę bardziej oszczędny w słowa, jeśli chodzi o Johna Jonesa. Potwierdził, że no tak, tak, robimy to starcie Johna Jonesa ze Stepem mieczcia, ale zwycięzca to już na pewno, to już na pewno z Tonem Aspinalem będzie wojował, a ponadto, a ponadto Brytyjczyk będzie też rezerwowym do tegoż pojedynku. Thomas Pinal potwierdził, że rzeczywiście interesuje go rola rezerwowego. Chętnie zostanie tym rezerwowym na, okolicz na okoliczność starcia właśnie Jonesa z Mioczyciem, które wedle nieoficjalnych doniesień ma się odbyć w listopadzie w Nowym Jorku. Eee, wydaje się, że Brytyjczyk rzeczywiście jednak może wrócić wcześniej do oktagonu, bo sam otwarcie mówi o tym, że nieszczególnie uśmiecha mu się w cudzysłowie czekać na zwycięzcę pojedynku Mioczyć kontra Jones. Bo załóżmy, że zwycięzca Zdecyduje się kontynuować karierę. Powiedzmy, że będzie to Jones. Kiedy Jones będzie chciał wrócić? Myślę, że w kwietniu, może maju, może nawet w czerwcu. Tomasz Pinal nie chce tak długo czekać. Dlatego też Brazylijczyk wyszedł z propozycją, aby podczas tej listopadowej gali w Nowym Jorku zorganizować mini turniej, czteroosobowy turniej kategorii ciężkiej. A zatem mielibyśmy tam starcie Johna Jonesa ze Stepem Jociciem i Toma Spinala z Aleksem Pereirą. To byłoby intrygujące zestawienie, chociaż faworytem na papierze, bardzo wyraźnym, byłby tutaj Brytyjczyk. Nie wiem też, czy Alex Pereira, a w zasadzie wiem, bo oficjalnie i publicznie o tym mówił, ale Pereira nie jest zainteresowany starciem o tymczasowy pas wagi ciężkiej. Bardzo chętnie powalczy o ten prawowity i trochę ma rację. Bo jest teraz chyba największą aktywną gwiazdą UFC, więc nie po to będzie migrował, jeżeli będzie migrował do kategorii ciężkiej, aby wojować o tymczasowy pas. A zatem nie jestem pewien, czy byłby zainteresowany takim starciem, z Tomem aspinalem o tymczasowy pas. Zresztą Dana White od dłuższego już czasu z rezerwą podchodzi do migracji potencjalnej Brazylijczyka do kategorii ciężkiej, nie przejawiając nią większego zainteresowania. Do pewnego stopnia jestem w stanie to zrozumieć, bo jak mówię, na papierze Alex Pereira nie byłby faworytem w starciu z Tołem Aspinalem, a jakaś dotkliwa porażka na pewno delikatnie naruszyłaby jego wizerunek i sportowy, i medialny, i biznesowy, więc może nie jest to Brazylijczykowi, ani UFC do niczego potrzebne. Co będzie dalej? Zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Dana White ugnie się jednak pod presją medialną i nie tylko i Mimo wszystko, z całym szacunkiem dla tego sympatycznego strażaka, zmieni plany i zestawi Johna Jonesa właśnie z Tomem Aspinalem. Oczywiście nie mamy wątpliwości, chyba że Amerykanin będzie tutaj zapierał się rękami i nogami przed konfrontacją z Brytyjczykiem, bo na papierze jest to piekielnie trudne dla niego zestawienie i osobiście zdecydowanie faworyzowałbym tutaj Toma Aspinala, ale może, może Dana White jednak zdanie zmieni. A przy okazji namówi też do zmiany zdania e, Johna Jonesa. Jak będzie, zobaczymy. W każdym razie, za każdym razem, gdy Dana White wystawia tutaj laurki Johnowi Jonesowi, a ostatnimi czasy czyni to regularnie, otóż za każdym razem, gdy to czyni, przypominam sobie jego słowa po zwycięstwie Francisa Ngannou w rewanżu ze Stephenem Miocicem. Wtedy to Dana White podawał w wątpliwość, gotowość Johna Jonesa do starcia z Francisem Gunn. Pamiętam, że stwierdził nawet, że o, po tym, co Kamerunczyk tutaj pokazał ze Stiopikiem w rewanżu, to John Jones prędzej zejdzie do kategorii średniej niż ciężkiej. Ale, jak mówię, od dłuższego już czasu na mieście zupełnie inne są już treści i teraz Dana White wynosi Johna Jonesa pod niebiosa. Miejmy jednak nadzieję, że zachowa tutaj elementarną przyzwoitość i zestawi jego starcie z Tomem Aspinalem. choć szczerze mówiąc, Wątpię. Dajcie znać, co sądzicie, sądzicie o tym pojedynku, o zwycięstwie Toma Aspinala z Curtis'em Bladesem i jak widzicie przyszłość królewskiej dywizji w UFC.